region cały jest tam Norbert, jego można je kupić. I to Rzymian, on jest, wiecie, że jedno z działań naszej służby jest to, żeby zmienić doktrynę w tym kraju, więc robimy to przez cały czas. I tutaj mamy list do Rzymian, bardzo, bardzo dobry wykład całego listu, stanowiący podstawę wiary chrześcijańskiej tak naprawdę, czyli całą podstawę doktrynalną. To można tu sobie mówić, już jest na płycie. Chciałbym, żebyśmy tą sesję spędzili na zobaczeniu, czym są urzędy i dary usługiwania, jak są przyporządkowane, jak funkcjonują. Jest to temat, który też jest bardzo taki ruchomy w kościele charyzmatycznym. Jest to temat bardzo nadwyrężony. Chciałbym, żebyśmy mogli mieć zdrowy ogląd tego tematu. Jest to Efezjan 4:11-12. Na tym zapytaniu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy, może na tym zostaniemy. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Widzimy pierwszą podstawową rzecz, że to Bóg ustanawia. Bóg, a nie człowiek. Tylko Bóg ustanawia urzędników Bożych. Drugą rzecz, którą widzimy, to jest to, że urzędnicy Boży, oni są ustanowieni po to, aby budować ciało Chrystusa. Do czego je budować? Do czego je przygotowywać? Do dzieła usługiwania. To znaczy, że urzędnicy Boży mają za zadanie przygotować ludzi do szerzenia Królestwa Bożego. Takie jest zadanie. Takie jest zadanie. Jest to bardzo szerokie pojęcie przygotować, a więc sobie przygotować ludzi do szerzenia Królestwa Bożego zawiera się wszystko, co jest związane z życiem chrześcijańskim. Urzędnicy są w Kościele pewnego rodzaju główną formą władzy. U Boga wszystko jest ułożone hierarchicznie. Jest dzisiaj bardzo dużo, znaczy, bo mamy dwa rowy zasadniczo. Są dwa rowy. Pierwszy rów to jest rów, gdzie urzędnicy Boży zostali spłyceni do pewnych grup ludzi i powstała taka enklawa ojców kierowników całego zagadnienia. To jest pastor, czy też ktoś tam gdzieś, to jest taki ojciec kierownik, który na ten sposób grecki taki wszystkim kieruje. I to jest taka grupa małych papieży. Takie coś powstało. Tacy mali papieże, protestanccy papieże. No i jest drugi ruch, dzisiaj bardzo popularny ruch, który propaguje takie poglądy, że w ogóle, w żadnym wypadku nie potrzeba hierarchii rządzącej w Kościele. No to jest kolejny ruch. Bo tam, gdzie nie ma przywództwa, tam się lud rozsprzęga. To dokładnie widać na pułapie rodziny. Jeżeli ojciec i matka w domu, oni nie są zarządzającymi tym domem, tak? No to te dzieci niestety, ale się rozlecą im. Tak? Dom ma system władzy. Zresztą wszystko ma system władzy. Każda firma ma system władzy. I władza jest dobra, jeśli jest dobrze sprawowana. Wtedy to ma wszystko sens. Więc nie można zarówno odrzucić władzy, jak nie można władzy przeinterpretować. Więc mówię, pierwszy kanał powoduje to, że ludzie boją się wystawić nosa poza władzę. I mówią, bo u nas jest tak zarządzone i tak trzeba robić. Ja często jestem załamany tym, jak patrzę, jak ludzie siedzą w miejscach, gdzie im się nakazuje robić różnego rodzaju bzdury i ci ludzie się słuchają po prostu. To takie dla mnie jest, ja nie wiem, tylko w ogóle. Ile trzeba naprawdę głupoty włożyć w to, żeby słuchać bzdur ludzi.
A drugi kanał mówi, że nie potrzebujemy nikogo, kto by nami rządził, Chrystus nami rządzi. No prawda jest taka, że nie rządzi mamy Chrystus. No prawda jest taka, że sami sobą w duszach swoich rządzicie i tyle. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg ustanowił tych urzędników. I teraz naszym zadaniem jest rozpoznawać urzędników Bożych, bo urzędnikom Bożym należy poddawać swoje życie. Jeżeli jesteś mądry, to będziesz się poddawał urzędnikom Bożym. Sam ich rozpoznasz. Rozumiesz? Nikt ci nie powie, kto jest urzędnikiem Bożym. To jest bardzo ważne. To nie ma takiego czegoś, że ktoś powie, o tamten jest urzędnik Boży. Ty musisz rozpoznać urzędnika Bożego. Ty. Jak ty go rozpoznasz, to ty mu się poddaj teraz. Bo samo rozpoznanie urzędnika, bez poddania się urzędnikowi, to jest wielki problem. Ale kiedy rozpoznasz, to mu się poddaj. I zacznij czerpać z tego urzędnika, bo on jest kanałem dla ciebie. On nie jest lepszy od ciebie. On nie jest ważniejszy od ciebie. Nie. On został ustanowiony jako kanał przepływu. I nie bądź arogantem, tylko po prostu skorzystaj z tego kanału przepływu. Tylko tutaj jest kwestia posłuszeństwa. Czy zechcecie być posłuszni? Bo mówię, jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi spożywać będziecie. Tak, Panie, my Tobie jesteśmy posłuszni. To tak, ale wiecie, Bóg działa w różnoraki sposób. Bóg działa bezpośrednio do Twojego życia i pośrednio do Twojego życia. Poprzez urzędników Bożych między innymi. I trzeba, żebyś też wiedział, jak rozpoznać urzędników Bożych. Ja za chwilę o tym będę mówił, bo ja chcę, żebyś się nie mylił. Bo jest dzisiaj ogromna ilość ludzi, którzy określa siebie, że są urzędnikami Bożymi. Oni nie są żadnymi urzędnikami Bożymi, są zwykłymi zaburzonymi ludźmi. Rozumiesz? Zaburzonymi ludźmi. I ty się nie możesz poddawać zaburzonym ludziom. Jak się poddasz zaburzonym ludziom, to będziesz sam zaburzony. Pamiętaj, będziesz taki, jak ten, komu się poddasz. To jest bardzo proste. Rozumiesz? Komu się poddajesz, taki jesteś. W ogóle tak dla ciebie, tak na ciebie w ogóle wpływa. I chcę, żebyś zobaczył, w jakich darach duchowych poruszają się Boży urzędnicy też. Bo konkretne dary duchowe są przyporządkowane konkretnym urzędnikom. I właśnie w życiu tych urzędników działają te dary bardzo mocno, o wiele mocniej niż w życiu Twoim czy kogoś innego. I bo to się bardzo wiąże z tym, co ja mówiłem na poprzedniej sesji. I teraz ja chcę zacząć od nauczyciela. I chcę Wam opisać to na podstawie wyglądu dłoni człowieka. Jest 5 rzędów, jak 5 palców dłoni. Nauczyciel jest jak najmniejszy palec. Dlatego jest wymieniony na końcu. Nauczyciel. Dlaczego robi analogię do małego palca? Dlatego, że to jest najcieńszy palec, który wchodzi najgłębiej. Ten palec włożysz najgłębiej. Nauczyciel wejdzie najgłębiej w twoje życie. Prawdziwy nauczyciel duchowy. Naucza wielu ludzi, ale niewielu jest nauczycielem. Rozumiecie? Ludzie robią z siebie nauczycieli. Myślą, że przekazywanie komuś Bożego Słowa to jest nauczanie. Otóż nie. Słowa nauczyciela docierają głęboko, bardzo głęboko. I niosą objawienie. A więc kiedy usługuje ci nauczyciel Boży, to do twojego życia przychodzi objawienie. Ale idziemy dalej. Nie tylko przychodzi objawienie, ale przychodzi prostota. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nauczyciela Bożego definiuje przekaz objawienia w prostocie. Nie w skomplikowaniu. Pamiętajcie, żadna forma komplikacji nie pochodzi od Ducha Świętego. Duch Święty nie jest skomplikowany. Dlatego jest napisane na tej drodze, głupi nie zbłądzi. Bóg nie jest skomplikowany. I kiedy ktoś naucza Bożego Słowa, to widać, czy to jest skomplikowane, czy to nie jest skomplikowane. Jeżeli to jest skomplikowane, to nie jest to możliwe do użytku dla ciebie. Nie można tego użyć. Rozumiesz?
Jeżeli to jest proste, to jest to do użytku. I nauczyciel Bożego Słowa przynosi do Twojego życia objawienie w prostocie. Krótko powiedziawszy, prościej nie można już. Prościej nie można pewnej rzeczy podać. I wchodzi to bardzo głęboko w Ciebie. Nauczyciel też rozbija błędne toki myślowe. Zadaniem nauczyciela jest rozbicie błędnych toków myślowych. Czyli ktoś, kto naucza, to nie, on nie pozostawia Tobie informacji jakiejś tylko, tylko on rozbija w Tobie to, co nieprawdziwe, tak? I wprowadza dokładnie w to miejsce to, co prawdziwe. Czyli nauczyciel jedne szufladki z Ciebie wyciągnie, a drugie włoży na to miejsce. I Ty będziesz absolutnie rozumiał to, co zostało w Ciebie włożone. Czy Ty się będziesz z tym zgadzał, czy nie, to jest inny temat. Bo to już jest kwestia Twojego posłuszeństwa. Ale ja często do ludzi mówię taką rzecz. Jeżeli zrobisz dokładnie to, co powiem, osiągniesz dokładnie taki sukces, o jakim Ci powiem. Od A do Z. I biorę na siebie tą odpowiedzialność. Dlatego jest napisane, że nauczyciel, on poniesie większą karę, większą konsekwencję. Więcej, jakby więcej się od niego będzie wymagało. Bo każdy, bo w ogóle pamiętaj, każdy urzędnik bierze na siebie odpowiedzialność za to, co robi w Twoim życiu. Ja w ogóle bardzo lubię fachowców. Ja lubię, kiedy fachowiec coś robi. Bo jak robi coś fachowiec, tak, to we mnie wzrasta pewność, że rzecz zostanie zrobiona jak należy. Jeżeli robi coś ktoś, nie ma pojęcia o czymś, to ja mam pewnego rodzaju wątpliwości, wahanie i narastają we mnie różnego rodzaju takie... Ja się frustruję bardzo w ogóle. Jak coś jest niefachowe. Ale jak coś jest fachowe, to ja zamykam oczy. Rozumiesz? Na przykład jedziesz samochodem z kimś, kto często zasypia za kierownicą, tak? No to jest trudna sprawa. Tak? Ale jak jedziesz z kimś, kto nie zasypia za kierownicą i kto dobrze kieruje, to Ty jesteś w stanie się położyć, spać rozumiesz? Pokazuje ci taką rzecz. Nauczyciel to fachowiec w przekazie objawienia w prostocie. Nauczyciel jest fachowcem w wyciągnięciu z Ciebie fałszywych toków myślowych i w podaniu Tobie prawdziwych toków myślowych na to samo miejsce. Po usłudze nauczyciela nie pozostają wątpliwości w danej dziedzinie. Rozumiecie, o czym mówię? Nie pozostają wątpliwości. Tam nie ma wątpliwości. Tam nie ma. Usługa nauczyciela jest bardzo konkretna, wręcz techniczna. Tak? Techniczna. To jest usługa nauczyciela. Zobaczcie, to nie jest usługa człowieka, który opowiada jakieś historie, czyta Biblię, czy coś tam. Nie. To jest techniczna usługa. Wyjęcie starego, włożenie nowego. Pokazanie punktu A i punktu B, tak? Określenie drogi, praw na tej drodze, systemów, które tam panują, wyselekcjonowanie tych rzeczy, nazwanie tych rzeczy, rozumiecie? To jest działanie nauczyciela. Trzy podstawowe dary, które towarzyszą nauczycielowi Bożego Słowa. Prorokowanie, poselstwa w innych językach i wykładanie języków. To jest przedziwne. Ktoś by powiedział, dlaczego nauczyciel ma prorokować? Ano dlatego, że nauczyciel staje w miejscu Boga. I on przekazuje Tobie informację Bożą w danej dziedzinie. A więc on prorokuje. Największą potrzebą obecnych czasów, jeżeli chodzi o nauczycieli, to są prorocze nauczyciele. To nie są nauczyciele, którzy przekażą Ci wiedzę teologiczną. Wiedza teologiczna nie jest związana z darem urzędem nauczycielskim. Wiedzę teologiczną może Ci przekazać każdy, kto skończył szkołę teologiczną. Rozumiesz? On Ci przekaże informacje, tak? Ale nauczyciel przekaże Ci perspektywę proroczą tego, o czym mówi. On Ci to przekaże, czy on stanie w miejscu Boga. Nauczanie Cię podniesie, nauczanie Cię skoryguje, tak? Nauczanie Cię pocieszy. Tak? Ono włoży
nauczanie Cię uwolni, ale z drugiej strony włoży na Ciebie ciężar prawdy. To zrobi prawdziwe nauczanie. Ono Cię uwalnia i daje Ci ciężar odpowiedzialności za różne zjawiska Boże. Dlatego też nauczyciel musi ustawicznie być gotowy na to, żeby odbierać rzeczy od Boga. A więc poselstwa w innych językach i wykładanie języków są rzeczą bardzo potrzebną każdemu nauczycielowi Słowa Bożego. Po prostu. On nie może prawidłowo funkcjonować bez tego rodzaju zmian. Zwracajcie uwagę na to, jacy są nauczyciele i czy to są nauczyciele. I zachęcam Was do jednej rzeczy. W ogóle nie słuchajcie nie nauczycieli. Ja dzisiaj już nie słucham ludzi, którzy nie są nauczycielami, a którzy jedynie przekazują suche rzeczy do mnie. W ogóle mnie to nie interesuje. W ogóle zostawiłem ten temat. Naprawdę. Poza tym, ja dzisiaj rozróżniam, kto jest nauczycielem, a kto nie jest. Może ktoś jakiś inny urząd pełnić, ale niekoniecznie nauczyć bycie nauczycielem. Jeżeli nie jest nauczycielem, to ja nie przyjmuję tego, co on do mnie mówi, jeżeli chodzi o sferę nauczania. Mamy dalej, następny palec. Ten palec. To jest palec zaręczynowy. Ten palec prezentuje pasterza, czy też pastora. Dlaczego on jest zaręczynowy? Dlatego, że wiecie, co definiuje pastora prawdziwego? Że on się zaręcza z ludźmi, z którymi zaczyna funkcjonować. Pastor to nie jest ojciec dyrektor. Po prostu. Sorry. Jest wielu ludzi, którzy robią, mówią, że są pastorami, a nie są pastorami. Ponieważ pastor się zaręcza z ludźmi. Pastor jest jedno z ludźmi. Wiecie, wiecie o czym mówię, to jest bardzo ważna sprawa. Wielu pastorów nie jest pastorami. Ludzie są w miejscu, gdzie są kierownikami kościołów. Zarządzają tymi kościołami. Rozumiecie? Pastor będzie się zaręczał z kościołem. Po prostu. To jest podstawowy element, dlatego definiuję jego palec zaręczynowy. To jest nadnaturalne zaręczenie z kościołem lokalnym. Z lokalną wspólnotą. Nadnaturalne. Pastor to ojciec. I przejawia w nim się ojcostwo wobec ludzi. Pastor nie jest człowiekiem projektów. Pastor nie jest człowiekiem, który wyznacza kierunek jakiś jeden. Pastor żyje z ludźmi. I dobrym wzorem pastora był Jezus, który żył z ludźmi. Żył. W ogóle wiecie, nasza filozofia zakładania kościołów jest troszeczkę inna niż generalnie przyjęta przez tak powiem, kulturę protestancką w Polsce. Bo my zakładamy domy. Domy. I nieważne, czy tam będzie 3 osoby, 50, 100 czy 1000. My w Warszawie działamy niecałe 2,5 roku. Jest nas setka ludzi już tak na nabożeństwach, plus tam dzieci. Ale może i będzie nas dużo więcej jeszcze w tym miejscu. I już się mówimy o to, aby było 300 osób na spotkaniach każdą niedzielę. Dorosłych. I ile tych ludzi nie będzie, to będzie zawsze dom. I my z Agatą z tego zawsze zrobimy dom. Zawsze. Nie 1000 ludzi, będzie dom. Ja o to zadam, żeby był dom. To będzie zawsze podzielone na grupy domowe. Ten kościół będzie żył 7 dni w tygodniu. Tam ludzie będą ze sobą żyć, będą robić wspólne biznesy, będą znać siebie od potrzeby. Zawsze stworzymy dom. Rozumiecie, na czym polega sprawa? To jest to, pastor to jest ojciec. Nie dyrektor. Nie wolno tego pomylić. Pastor jest zaręczony z lokalnym kościołem lub też z poszczególnymi ludźmi, których pasie. Rozumiecie też, gdzie jest pasterstwo?
w relacjach osobistych. To nie jest tylko kwestia, że jest pastor stojący na czele jakiejś dużej grupy ludzi. Pastorem jesteś dla kogoś, dla drugiego człowieka, z którym zaręczyłeś się w duchu. Pasterzujesz go, tak? Jesteś dla niego pastorem. To się nazywa mentoring. Wiesz, chcę, żebyście zrozumieli, jaka jest głębia tego zagadnienia. Pastor gotów jest oddać życie za owce. Leczy, opatruje, karmi, rozumie. Posłuchaj, co dotyczy pastora. Leczy, opatruje, karmi, rozumie. Pastorzy, którzy nie rozumieją owiec, nie są pastorami. Ja rozumiem grzech u ludzi. I w ogóle on mnie nie zniechęca do drugiego człowieka. Rozumiesz, na czym rzecz polega? W ogóle mnie nie zniechęca grzech w człowieku. Jeżeli na przykład ktoś jest zniechęcony przez grzech, tak? To na pewno nie jest pastor, bo pastora nie zniechęca grzech. Tak jak ojca nie zniechęca to, że jego dziecko znowu nawaliło w majtki. Nie zniechęca. Rodzic nie jest zniechęcony tym, że dziecko nawaliło w majtki. Bo to jest dziecko. No, rozumiesz to. Możesz się nie zgadzać z grzechem. Nikt ci nie każe zgadzać z grzechem, ale rozumiesz grzech. Rozumiesz, że ludzie głodni. Ja nie mam żadnej zgody na to, że ludzie głodzą. Żadnej zgody nie mam na to. Ale ja rozumiem, że ludzie głodzą. A więc pastor rozumie, karmi, leczy, opatruje. Tak? I nie denerwuje się, że te rzeczy się dzieją. Jak pastor zaczyna się denerwować na ludzi w kościele, tak? To znaczy, że ten pastor nie jest pastorem. Rozumiecie? Bo to nie jest pastor. Pastor się nie denerwuje na ludzi. Emocje mogą mu się wzburzyć, emocje, jak każdemu człowiekowi, to nie o to chodzi, nie? Ale nigdy nie ma tego komfortu, że ludzie są tacy, a nie inni. Tak? Bo on się zaręczy z kim? Z człowiekiem! Rozumiecie, o co chodzi? Z człowiekiem! Pastor nie jest zaręczony z doktryną. Pastor nie jest zaręczony z regułą, z zasadą, tylko z człowiekiem. To jest palec zaręczynowy. Tak? To definiuje pastora. Cztery główne dary, w których pastor funkcjonuje. Dar rozróżnienia duchów, słowo mądrości, słowo wiedzy i dar wykładania języków. W tym przede wszystkim musi funkcjonować pastor. Wiecie dlaczego? Bo pastor to terapeuta. Każdy pastor musi być terapeutą. Ponieważ pastor pracuje z ludźmi. A więc pastor musi mieć nadprzyrodzony wgląd, tak? W to, co się dzieje teraz w życiu człowieka. Pastor musi wiedzieć, co się będzie działo w życiu tego człowieka. Pastor musi rozróżniać, pod jakim wpływem duchów jest dany człowiek. Pastor musi wiedzieć, w jakim duchu człowiek mówi, żyje, myśli i funkcjonuje. Tak? Pastor to doradca. Tak? A więc rozumiecie, o co chodzi z pastorem? Pokazuję wam, jakie są uwarunkowania urzędu pasterskiego. I moja żona powiedziała bardzo ważną rzecz ostatnio, że Bóg, jeśli powołuje, to i wyposaża. Nie istnieje coś takiego jak powołanie bez wyposażenia, bo to byłby strzał w kolano. Ok? Strzał w kolano. Legia cudzoziemska, która jest elitarną jednostką armii francuskiej, jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek na świecie. I tam jest taka rzecz, że ktokolwiek przychodzi, to jest taka ciekawostka, żebyście też wiedzieli, a propos wchodzenia w nowe. To jest bardzo ważna rzecz, jak się wchodzi w nowe. Że
Tam jest taka miejscowość, nazywa się Castel. I ta miejscowość, oni nazywają ją wioska. I możesz być oficerem jakiejkolwiek armii na świecie. Możesz być wyszkolonym komandosem, kimkolwiek, nie? Kiedy przechodzisz testy główne i trafiasz do Castel, to tam dowódca do ciebie mówi tak. Przekroczyłeś próg Castel. Od dzisiejszego dnia zapominasz o wszystkim, co się dowiedziałeś w życiu. Rozumiecie? I to ciekawie brzmi, jak na przykład to mówię jakiegoś oficera, który tam, wiesz, był oficerem, że na przykład w Rosji gdzieś, no nie, czy gdzieś teraz w Legins, nie? I oni tam ich uczą rzeczy od podstaw. Wszystkiego ich uczą od podstaw, nie? Uczą ich od podstaw. Ich wyposażają. Wyposażają. Bo człowiek powołany, to człowiek wyposażony. Pastor, jeżeli jest powołany, to będzie wyposażony w te dary. Te dary będą u niego działały częściej niż u innych ludzi. A jeżeli pastor nie wie tych rzeczy, nie porusza się w tych darach, tak? No to jest moje pytanie, czy on jest pastorem? Czy też jest na przykład dobrym człowiekiem? Jest wielu dobrych ludzi. Rozumiecie? Miłych, sympatycznych. Ale miły, sympatyczny człowiek to niekoniecznie pastor. Tak jak nie to, że ktoś jest mężczyzną, to nie znaczy, że ktoś jest ojcem. Rozumiecie? Można być mężczyzną, ale niekoniecznie ojcem. Nie każdy mężczyzna to ojciec. A jeden pastor sięgnął w tej wypowiedzi dalej i powiedział, nie każdy osobnik w życiu męskiej to mężczyzna. To takich wyjątków dożył. Przez swoją usługę, nie? Przez lata. Nie coś zjawiło się w nim. Nie każdy człowiek, który bierze się za pasienie owiec Bożych, to pastor. Rozpoznawajcie pastora. I wchodźcie pod autorytet takich ludzi. Nie będą dla was mentorami. Następnie ewangelista. Najdłuższy palec. Dlaczego? Bo sięga do największej ilości ludzi. On sięga najdalej. Sięga najdalej. Ewangelista zdobywa duszę przy towarzyszeniu temu znaków, cudów i niezwykłych przejawów mocy Bożej. Nie każdy człowiek, który głosi Ewangelię, to ewangelista. Człowiek, który głosi Ewangelię, to człowiek, który głosi Ewangelię. Każdy z nas ma głosić Ewangelię. Mamy opowiadać swoje świadectwo, my uczymy tego ludzi. Mamy wszędzie świadczyć o Chrystusie i głosić Chrystusa. Musimy umieć przekazać Ewangelię. Musimy się w tym szkolić. Musimy poddawać Duchowi Świętemu nasze dusze, nasze ciała, nasze umysły. Ale nie każdy jest ewangelistą. Ewangelista zdobywa duszę. Zdobywa je. Ewangelistę od człowieka jedynie głoszącego Ewangelię robi to, że ewangelista ma skuteczność działania. O wiele większą niż przeciętny człowiek. Ewangelista jest jak torpeda. Rozumiecie? On leci na ilość. Rozumiecie? To jest ilościów. Ewangeliści idą na ilość. Oni mają ogłosić Ewangelię maksymalnej liczbie ludzi i ile mogą, tylu przyprowadzić do Jezusa. Często się mówi, a on ewangelista, on jest taki płytki w różnych rzeczach, on nie przekazuje głębi. On nie ma głębi przekazywać żadnej. Kto powiedział, żeby ewangelista głębi przekazywał? To nie jest nauczyciel Bożego Słowa. Oczywiście ja zaraz powiem o tak zwanych darach mix, no ale to nie w tej chwili. Ale ewangelista, on jest po to, żeby głosić Ewangelię. I ma sięgać najdalej. Więcej, ewangeliście towarzyszą znaki, cuda i nadprzyrodzone zjawiska różnego rodzaju. Przeciętnemu człowiekowi głoszącemu Ewangelii nie towarzyszą takie rzeczy. Czasem tak. Rozumiesz, czasem się jakieś dary przejawiają, ale ewangeliście, urzędnikowi na urzędzie ewangelisty towarzyszą te znaki bardzo często. Dary, które towarzyszą ewangelistom, przede wszystkim darem uzdrawiania. Najwięcej tematu związanego z darami uzdrawiania to są tematy związane z ewangelistami. Rozumiecie? Ewangeliści. Tam działają masowo dary uzdrawiania. Ponieważ, i teraz, bo to też jest bardzo ciekawe, wielu ludzi chciałoby, żeby przez nich bardzo działały dary uzdrawiania.
I ja mówię, to weźcie się za głoszenie Ewangelii. Publiczne i masowe. Zobaczysz, co się stanie. Bo wiecie, co jest ciekawe? Nasze działania są ściśle związane z powalianiem się darów duchowych. Ja mówię, jeżeli chcesz, żeby uzdrawiać chorych, to ty musisz przede wszystkim głosić publicznie Chrystusa. Głoś publicznie Chrystusa. Wiecie, jaka jest potęga, na marginesie mam, jaka jest potęga w publicznym głoszeniu i jak to się wiąże z uzdrawianiem? Tak to idziesz gdzieś tam, że modlisz się o uzdrowienie i to, wiesz, jedni przyjmują, inni nie przyjmują. Taka ta skuteczność uzdrowienia jest, jakaś tam jest, ale ona jest niewielka. Ale kiedy zaczniesz publiczną służbę ewangelisty, ty wiesz, co ty zaczynasz dziać? To w tobie wzrasta. Kiedy jesteś na ulicach, tak? I głosisz Chrystusa, tak? To moc Boża ku uzdrawianiu zaczyna przez ciebie płynąć, stajesz się kanałem. W miejscach publicznych stajesz się kanałem, rozumiesz? Po prostu. Dlaczego najwięcej uzdrowień jest na ulicach? Czemu w takich miejscach, gdzie po prostu stoisz, głosisz Chrystusa, rozumiesz, kamal, podchodzisz, kładziesz ręce, człowiek zostawia kulę, raptem co się stało? Bo jesteś kanałem. Dużo mniej uzdrowień widzisz, jak gdzieś do kogoś jedziesz, gdzieś z kimś się modlisz, dużo mniej tego widać. Dlaczego? Ponieważ głównym aspektem jest głoszenie Ewangelii, tak? Jeżeli to się robi masowo i w bardzo dużych ilościach, to temu towarzyszą dary uzdrawiania. Dalej, dar czynienia cudów towarzyszy ewangelistom najmocniej. Oni czynią cuda. Po prostu. Dalej, słowo wiedzy. Bardzo potrzebne ewangelistom. I dalej, nadprzyrodzona wiara. Ewangeliści robią przeciwne rzeczy. Był ewangelista, który specjalizował się w uzdrowieniach z chorób kręgosłupa. Na jego spotkania przychodzili babcie, dziadkowie, ludzie kalecy z pogiętymi kręgosłupami. On systematycznie brał tych ludzi, zapraszał, układał ich, kazał im się na brzuchu kłaść na scenie, zdejmował buty, proszę ciebie, i latał. Deptał babcie, deptał dziadków, wpadał im na kręgosłupy, rozumiesz? Tylko był jeden wielki jęk na tej scenie, tak? Ludzie wstawali, byli uzdrawiani. Ja nikogo, ja mówię, ja nie zachęcam do latania po ludziach. To nie o to chodzi. On tak robił. On nie zajmował się niewidomymi, nie zajmował się głuchymi, rozumiecie? On jak się modlił, mówił, ludzie, którzy macie problemy z kręgosłupami, zapraszam. Rozumiecie? On się modlił też o innych, ma ręce na ludzi, ale on nigdy nie zapraszał do uzdrowień innych ludzi, tylko chorych na choroby kręgosłupa. Tak? Tak miał. On rozpoznał to w to. Wiecie, co jest ważne? Rozpoznać coś w sobie i za tym iść. On się nie frustrował, że ślepi nie odzyskują wzroku, tak? On biegał po ludziach. Po prostu. Tak? I się tym zajmował. Derek Prince chodził, ludziom wydłużał nogi. Chodził na kolanach między rzędami, kładł ręce na nogi, wydłużał im nogi. Nie przejmował się, że głusi nie odzyskują słuchu, bo on się nie zajmował głuchymi. Głosił Chrystusa, wydłużał nogi, prostował miętnicę. Rozumiesz, o co chodzi? O takie rzeczy. Ewangeliści są dosyć, w darach duchowych chodzą dosyć takiej niszy pewnej. Uczą się tego. Są ewangeliści znani z tego, że ślepi odzyskują wzrok. Tak? Na spotkaniach tych ewangelistów jest pełno ludzi ze słabym wzrokiem albo ślepych. Inni tam nie przychodzą, bo wiedzą, że niewiele się wydarzy. Rozumiesz? Trzeba zrozumieć, jak działa specyfika nieba. I trzeba być też wolnym od frustrowania się, że przeze mnie coś tam się nie dzieje. Ale generalnie ewangelista zdobywa duszę i towarzyszą temu znaki, cuda i niezwykłe przejawy mocy Bożej. Następnie jest prorok. I to jest coś, o czym chciałem wam powiedzieć, że prorok to się tak samo nazywa. Ale to jest inna rzecz niż prorokowanie. Prorokować, czyli używać daru prorokowania może każdy z nas. Tak jak Duch zechce. Ale jesteśmy na to otwarci i gotowi, tak? Natomiast bycie prorokiem to jest bycie mianowanym na urzędzie przez Boga. Kto to jest prorok? Prorok to palec wskazujący. On pokazuje kierunki. To jest prorok.
Prorok pokazuje to, co mówi Bóg teraz w bardzo szerokiej perspektywie i robi to cały czas. Rozumiecie? Prorok jest jakby na urzędzie ustawicznie i on ustawicznie widzi więcej. To jest w ogóle przeciwna rzecz. Ja powiem wam, że Kościół jest zbudowany, jest napisany na fundamencie apostołów i proroków. Dlaczego tak jest? Prorocy widzą więcej. W ogóle prorocy są nienawidzeni. Prawdziwi prorocy. Nienawidzeni są prorocy. I wiecie dlaczego są nienawidzeni? Dlatego, że oni oddzierają ziarno od plew masowo, nie czasem. Z masowe oddzielanie ziarna od plew. Rozumiecie? Tak jak było, proszę ciebie, na Bonajdzie. Rozumiesz, jak wyszedł w ogóle i mówi, czas oddzielić mężczyzn od chłopców. To oni oddzielają, prorocy to robią. Jest też, i też jest najbardziej fałszywym ruchem, jaki istnieje, jest fałszywy ruch proroczy. Jest w ogóle najciekawsze, ciekawe, że najbardziej opresjonowanym ruchem jest ruch proroczy i najbardziej fałszywym ruchem jest ruch proroczy w ogóle na świecie. Tak? Dlaczego? Bo to jest kwestia wyznaczenia kierunku. Prorok wyznacza kierunek. Prorok mówi tam, ale ja bym chciał, gówno mi obchodzi, to byś chciał. I ludzie mówią, co on zrobił, co on powiedział? Prorok. Prorok się nie interesuje tym, co ty czujesz. Prorok się nie interesuje twoim komfortem psychicznym. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest pastor. Prorok to nie pastor. Rozumiesz? W proroku nie znajdziesz współczucia. Ludzie mówią, co to za zjawisko? Od takie zjawisko. Tak jak w fundamencie domu, rozumiesz? Nie znajdziesz nic ładnego. Nie ma żadnej atrakcyjności w fundamentach domu. Dom to jest ładny poprzez swoje meble, poprzez ściany, poprzez piękną podłogę, poprzez wyposażenie rzeczy. Ale fundament nie ma w sobie nic ładnego. Jest surowy, nieprzyjemny w dotyku, zimny i służy tylko jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Żeby utrzymać dom. Taki jest prorok. To jest prorok. I prorok pokazuje to, co mówi Bóg teraz w bardzo szerokiej perspektywie. Prorok potwierdza kierunek. Powiem ci, na czym polega usługa prorocza bezpośrednia. Że prorok przychodzi do twojego życia i potwierdza ci to, co Duch Święty do ciebie powiedział. Prawdziwy prorok nie zrobi nic w twoim życiu innego niż to, co Duch Święty już robi. Tak jakbyś spotkał się z Duchem Świętym z zewnątrz. Spotykasz się z prorokiem tak, jakbyś się spotkał z Duchem Świętym z zewnątrz. Ten Duch Święty w tobie jest. On do ciebie mówi. On w tobie układa rzeczy. Jest to takie delikatne. Wiecie, jak Duch Święty układa? Duch Święty układa delikatnie w nas rzeczy. On jest delikatniutki. I przychodzi prorok. I to jest jakby ten sam Duch Święty, tylko nie jest delikatny. I to jest w ogóle to samo, co masz w sobie, tylko to jest silne. I stajesz twarzą w twarz z prorokiem i prorok mówi tak. A ty rozumiesz, tak jakbyś dostał podwójną dawkę tego, co się działo w tobie. Do tej pory było to takie delikatne w tobie. Było, wiedziałeś, że to jest ten kierunek, że dobrze idziesz, ty czułeś to wewnętrznie, ty wiedziałeś, że w ogóle to jest to, a tu nagle przy tym wszystkim przychodzi prorok i wciska ci jakiś guzik i w tobie torpeda wybucha. Ty mówisz, wow, to znaczy, że ja naprawdę dobrze idę. Halleluja. Rozumiesz? Coś się stało, czyli prorok potwierdza kierunek, potwierdza. Przy tym burzy wszystko to, co próbuje zaburzyć kierunek w tobie. To robi prorok. Chcę, żebyś to zrozumiał. Prorok nigdy nie zastępuje Ducha Świętego. Prorok łączy się z twoim duchem i mówi do ciebie to, co mówi do ciebie twój duch. Prorok jest jakby Bogiem z zewnątrz. Rozumiesz? Zrozumcie taką rzecz, to jest bardzo ważna sprawa. Prorok nakreśla ci też całą perspektywę. On nie zostawia cię w jakimś miejscu takim, tylko jak masz spotkanie z prorokiem, to twoja perspektywa z takiej, tak, powiększa się do takiej. Ty w ogóle zaczynasz lepiej widzieć. Czemu? Palec wskazujący wskazał ci kierunek.
Już wiesz, że to nie jest tu, ani tu. Ty co do centymetra wiesz, że to jest tam. To jest kontakt z prorokiem, to jest ruch proroczy. A nie, proszę Ciebie, Polska jest wybranym krajem. Ruch proroczy przecież. Od Was wyjdzie przebudzenie. I siedzi kupa zaburzonych ludzi. Ty, mają problemy osobowościowe, ale oni mówią, przebudzenie z nas wyjdzie. Rozumiesz? Jakie przebudzenie? Szpital psychiatryczny założycie. Jakie przebudzenie? Dokupy się nie potraficie zebrać w podstawowych rzeczach codziennych, tak? W codziennych rzeczach się nie potraficie zebrać do kupy. Macie problem, żeby siać pieniądze w Królestwo Boże, tak? Macie problem z poukładaniem sobie życia emocjonalnego. Macie problem z poukładaniem sobie życia małżeńskiego. Macie problem z wychowywaniem dzieci. Macie problem w ogóle ze zleczeniem tyłka, żeby do kościoła przyjść w niedzielę. Prawidłowo się nie spóźnić. I wy mówicie, przebudzenie będzie przez nas? Ale prorok przyszedł. Przebudzenie będzie przez was. Wiecie, na takich spotkaniach zazwyczaj jest bardzo dużo ludzi, tak? Którzy mają tak pogięte rzeczy w głowach, ale oczekują nadprzyrodzone informacji z zewnątrz. No i wiesz, realizuje się to słowo, które jest napisane w Biblii. Odpowiem im według ilości bałwanów w Biblii. Zejdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach ich proroków. Tak? Księga Królewska. Ale prorok prawdziwy pokazuje to, co mówi Pan teraz, rozpościerając perspektywę, potwierdza kierunek i przychodzi z objawieniem, z głębokim objawieniem. Jezus, arcyprorok. Posłuchajcie, to co On zrobił, chciałem coś zapisać z Ewangelii Jana. Jest napisane tak, i w dniu święta, te święto to był dzień Tory. Tam kapłani chodzili z Torą, obchodzili wioski albo miasteczko. Obchodzili i ogłaszali, że Pan jest Bogiem Tory, tak? I na końcu stawali w centrum wsi lub miasteczka. W centrum wsi lub miasteczka zawsze była studnia. To było zawsze centrum wsi lub miasteczka. Tam się czerpało wodę. Albo kompleks studni. I oni przychodzili, stawali przy tej studni z tą torą, kapłani, i mówili, że Tora, te prawo Boże, tak, jest jak ta studnia. Robili taką analogię, zawsze stawali przy studni i mówi, że Pan jest w Torze, tak? Tora należy do Pana, Tora jest od Pana. Pan jest jak woda z tej głębi. W ogóle robili takie prorocze gesty. I teraz zobaczcie, jest napisane w Ewangelii na taki numer, że jest ten dzień Tory. A Jezus idzie na środek wsi. Staje przy tej studni. W ogóle wiesz, nie wie, co mówi. Kto wierzy we mnie? A oni zawsze mówili, wiecie, kto wierzy w Torę, nie? Powiedzmy tak, kto wierzy we mnie, tak jak mówi Tora, z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej, wiesz, i stoi przy studni, w ogóle, wiesz, jego zaliczyli za to. Rozumiesz? Tam on takie robił prowokacje, to był prorok, wiesz, on mówił, oni mówią do niego tak, Tora mówi tak, a Jezus mówi, a ja wam powiadam. Wiecie, co on robił? On stawał w miejscu Tory. Jezus stanął i powiedział, ja jestem Tora. Ja jestem Tora. Kto wierzy we mnie, z wnętrza jego płyną wody rzeki żywej, wiesz, on stawiał siebie w miejscu słowa, nie? On mówił, ja jestem Tora. Rozumiesz? Ja jestem Tora, słuchajcie mnie. W ogóle nie? To był prorok. Prorok tak mówi, w ogóle wiesz, o co chodzi? Prorok przychodzi i mówi, a ja wiem, jak jest. I posłuchaj, te ja wiem, jak jest nie do przyjęcia przez szeroko pojęty system kościelny. Mam takiego znajomego księdza nawróconego, ten ksiądz przyjechał do Polski i mówi tak. Bo na takim spotkaniu z biskupami w ogóle do niej mówi tak, bo tam różne osoby zawierały zdanie w Częstochowie. On wstaje i powiedział, ja mam jeden postulat, mówi. Nie zabijajcie proroków i apostołów. Co jest klimat w ogóle? Postulat miał do nich. Nie. Czujesz? Mam taki postulat, nie zabijajcie proroków i apostołów. I usiadł. Prorocy są nienawidzeni przez ciało Chrystusa. Chcę was obudzić miłość do ruchu proroczego. I chcę, żebyście się nauczyli rozróżniać, czym jest ten prawdziwy ruch proroczy od fałszywego ruchu proroczego.
tutaj towarzyszy większość danych. Siedem z nich manifestuje się najczęściej. Słowo mądrości, słowo wiedzy, prorokowanie, dar rozróżnienia duchów, dary uzdrawiania, poselstwa w innych językach i wykładanie języków. Prorocy są bardzo twórczy. Z drugiej strony, prorocy są bardzo samotni. Pewnie jest pewnego rodzaju samotność w służbie proroczej. Trzeba też zrozumieć, że często są to ludzie odrobinę dziwni. Niech was nie zniechęca dziwność tych ludzi i chłód tych ludzi. Pod powłoką chłodu, tak, znajdziecie potężne serca Chrystusowe. Ale oni funkcjonują jak fundamentaliści. Dlatego są twardzi na zewnątrz. Rozumiecie? Oni są twardzi na zewnątrz, ale płynni w środku. Są bardzo płynni, jak i odrozieni. Tacy są prorocy. Zaprzyjaźniajcie się z prorokami. I apostoł. Apostoł jest jak kciuk. On zamyka wszystkie dary. On zwija rękę w pięść. Apostoł jest, to słowo oznacza posłanie. Apostoł jest jak kameleon. Przejawiają się przez niego wszystkie dary i wszystkie urzędy w zależności od potrzeb. Apostoł jest jak jest człowiekiem, który jest w stanie z niczego robić coś. Apostoł funkcjonuje w zasadzie, tylko że formą reguł ziemi. Znajdzie się gdziekolwiek, będzie żył jakkolwiek, nigdy nie będzie się na nic skarżył, będzie budował. Rozumiecie? To będzie robił apostoł. Kiedy trzeba, będzie prorokiem, założy kościół, będzie pastorem, będzie nauczał, będzie ewangelizował. Rozumiecie? Będzie zawsze z przodu. Zawsze z przodu. Apostoła definiuje to, że jest zawsze z przodu. Często jest tak, że jest apostoł, długo, długo nic, a potem reszta. Tak funkcjonuje system apostolski. Można porównać go do człowieka, który jest zrzucony z zapałkami i z nożem w centrum dżungli i tam buduje miasto. Rozumiecie? On to robi. Dlatego jest napisane, Słowo Boże mówi, że wszystko jest zbudowane w chrześcijaństwie na fundamencie apostołów i proroków. Ruch apostolsko-proroczy to jest manifestacja nieba na ziemi. Jeszcze raz mówię, nie są to ludzie lepsi, nie są to ludzie ważniejsi, ale są to ludzie, którzy dali Bogu pozwolenie, żeby zrobić z nich to, co z nich zrobił. Apostoł musi w ogóle zgodzić się na to, żeby być śmieciem. Pierwsza zgoda apostoła to jest to, żeby być śmieciem. Czy zdecydujesz się na to, pyta Bóg, żeby być śmieciem? To jest takie pytanie do człowieka, który ubiega się o apostolstwo. Czy chciałbyś być śmieciem, czy chciałbyś być królem? Jeśli rozpoznajesz sobie, że chciałbyś być królem, tak? To nie będziesz apostołem. Jak znajdziesz sobie mentalność, żeby być śmieciem, to będziesz apostołem. Rozumiesz? To tak działa. I twoje życie będzie tak pochrzanione, że się w głowie nie mieści. Jeśli tylko zdecydujesz o tym. Jak pochrzanione życie, nie? Będziesz przeganiany z miejsca na miejsce, uznawany ogólnie przez ciało Chrystusa za zwiedzionego i tak będziesz też żył. Rozumiesz? I wiesz, co będziesz robił? Będziesz budował. Będziesz budował w każdych warunkach. W każdej sytuacji. Nic cię nie ruszy. Nic cię nie wywali. Wiecie dlaczego? Apostoła nie ma gdzie wywalić. Bo on jest poza konkursem. On już jest poza bramą. Jego nie ma gdzie wyrzucić. Gdziekolwiek go wyrzucą, tak jak kiedyś taki pastor był w bardzo dobrym stanie duchowym i uważał, że ma powołanie apostolskie ten człowiek. I mówił taką bardzo ciekawą rzecz. Mówi, jeśli wyrzucą nas przez drzwi, wejdziemy przez okno. Jeśli wyrzucą nas przez okno, wejdziemy przez telewizję. Nigdy nas nie wyrzucą. Będziemy zawsze.
jest tak, jak apostoła wyrzucasz gdzieś, on robi rundkę i jest powrotem. Jestem. Tak? Już jestem, już działam. Wykopią to, będzie w domu, jest za chwileczkę, już jest. Jest jak wrzut na tyłku. Apostoł jest jak wrzut na tyłku diabła. Jak wrzut na tyłku. I jeżeli ktoś tak chce, to tak będzie miał. W ogóle Bóg w ogóle szuka takich ludzi. Bóg szuka. Urzędy Boże są dla tych, którzy pragną. Dla tych, którzy pragną. Posłuchajcie, nie bójcie się tego sformułowania. Urzędy Boże są dla tych, którzy pragną. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Kto pragnie urzędu Bożego. Jest napisane, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. W ogóle jest Bożą wolą, żebyś zasuwał na przedzie. Rozumiesz? To jest Boża wola. Tylko, że wszystko ma swoją cenę. Urząd kosztuje. Urząd kosztuje. Tak jak, wiesz, każdy może być szlachcicem. Można mieć przed nazwiskiem ser, rozumiesz? Tylko to kosztuje. Rozumiesz? To kosztuje. Czasami królowa brytyjska dała komuś szlachectwo. Tak? Bo taki miała kaprys. Ale było wielu ludzi, którzy zapłacili za szlachectwo. Tak? Sięgnęli po szlachectwo. Podjęli taką decyzję, że chcą mieć przed nazwiskiem ser. Wiesz, każdy z nas może sięgać po urzędy Boże. Jeżeli zgodzisz się z tym, że zapłacisz cenę. Tak? Dlatego narysowałem wam bardzo pokrótce, jak funkcjonuje całość urzędu Boże. Jeżeli chcesz, to otwieraj się. Tak? Otwieraj się na to czy na coś innego. Wiedz, że zapłacisz cenę. Z drugiej strony wiedz, że jeżeli ty wejdziesz w urząd Boży, tak, to będzie się przez ciebie manifestowała tak Boża moc, jak nawet nie śniłeś. Po prostu, nie? I będą też zmiany w tobie następowały takie, o jakich nawet nie myślałeś, że będą. Bo ten dziwny Bóg będzie kierował ciebie, tak? Do bycia dziwnym urzędnikiem. Dziwny będzie. To nie oznacza, że to jest coś najważniejszego w królestwie. Absolutnie nie. To są po prostu urzędy. Żeby urzędy mogły prawidłowo funkcjonować, jest potrzebna cała oprawa, tak? Elementów, które pomagają funkcjonować urzędu, cała infrastruktura królestwa. Tak? Wszelkiego rodzaju służby, które są służbami pomocniczymi. Bez służb pomocniczych urzędy nie funkcjonują. Rozumiesz? Dlatego jeżeli nie będziesz miał w sercu nigdy, aby sięgać po urzędy Boże, tak? Ale twoje serce będzie gorące, tak? To bądź służbą pomocniczą. I służba pomocnicza to jest bardzo szeroki aspekt działania. Ale bądź tą służbą, tak? Bądź tą służbą pomocniczą. Służba pomocnicza to jest wszystko poza urzędami, to służby pomocnicze. Wszystko poza urzędami, nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Uwielbienie jest służbą pomocniczą. Rozumiecie? Ludzie myślą, że czymś innym. Nie. To wszystko to są służby pomocnicze. Dzisiaj z tego, dzisiaj ze służb pomocniczych zrobiono rzeczy, którymi nigdy nie były. Urzędy zostały wypaczone, przekłamane. Wiecie, o co chodzi? Dlaczego o tym wam mówię? Bo ja chcę, żeby ta szkoła wprowadziła w nas standard prawdy. Oddzielmy te rzeczy. Przyglądajmy się, kto jest urzędnikiem, a kto nie jest. Nie dlatego, żeby osądzać ludzi, tylko żeby wiedzieć, tak, gdzie jest prawda, a gdzie nie jest. Kurczę. Żebyśmy nie znaleźli się w programie duchowym, wiesz, pod tytułem duchowa usterka, wiesz. Rozumiesz? Że ludzie wynajmują sobie fachowców, tylko że ci fachowcy nie są żadnymi fachowcami. Teraz tu nie mam tak czasu, ale ja kiedyś patrzyłem na tą usterkę, co oni tam w ogóle robią. Jak przyszło trzech gości zakładać rynne, normalnie, żebym nie był nawrócony, to by ich popił. Człowieku, no, we trzech zakładali rynne. Pracowali 20 minut, po 20 minutach pracy z rynną już siedzą, piją piwo. Tam jest taki, nie wiem czy wiecie, ten dosterki, taki ten majster, w ogóle on się tak za głowę łapie. Siedzi, mówi, o Boże. O Boże. Tak?
rynne zakładali. Takiej założyli tej dziewczynie rynne, że cię skasowali za te rynne tam chyba 300 zł za założenie tej rynny. Ta rynna człowieku, no rynne tak założyli. Ona podeszła potem, wzięła to ręką, rozeszły się te przęsła rynny. Czujesz klimat? No. Trzech fachowców, jedno rynne zakładali, drabiny nie mieli, nic nie mieli, z barierki jej tam zakładał. Pyta się jej, mówi, ma pani wiertarkę? No ma pani wiertarkę? Ona mi zaprowadziła, cię pyta, czy ona ma wiertarkę, a ona wie, no człowieku. Dokładnie tak samo jest z urzędami fałszywymi. Rozumiesz? I z wszelkiego rodzaju służbami fałszywymi. Że ty się przychodzą ludzie i nie wiedzą, co mam zrobić. Ja mówię, ale ty jesteś w służbie, no jestem, a co mam zrobić? Nie wiem, mówię, powiem samobójstwo na przykład. A cokolwiek zrób, nie? Po prostu wiesz, i tak jesteś zbawiony, pójdziesz do nieba. Kurczę. Nie wiem. Daj, jakoś pomóż wszystkim na mnie. Wiesz, dlaczego ja z tego szydzę? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że tyle jest niszczącego dziadostwa wokół. Jesteśmy na szarym końcu zewangelizowanych krajów świata. Polska. Na szarym końcu jesteśmy. Bo egocentryzm jest pielęgnowany jako Bóg w tym kraju. Rozumiecie? Ludzie mają wytworzoną fałszywą doktrynę. Jakże jestem ważny. Rozumiesz? Jestem tak ważny, że nie można dotknąć moich cielesności. Bo jak się dotknie mojej cielesności, to ja się obrażę na królestwo, się obrażę na kościół, ja się obrażę na to wszystko. Wiecie? Teraz będę pisał takie nauczanie, będę nagrywał demony burzące. Tu święty mi pokazał 10 takich warowni, które funkcjonują w ludziach. W których się w ogóle nie mówi. Mówi się o czarach, o innych rzeczach, rozwala się takie rzeczy zewnętrzne, które są wierzchołkiem góry lodowej, nie? A problem jest zupełnie w innych miejscach. I potem z tego wyrastają fałszywe służby, wyrastają pokrętni w ogóle urzędnicy, rozumiesz? Jest potem pastor w kościele i ten pastor w kościele, rozumiesz, robi wszystko, tylko życia swojego nie kładzie. Robi wszystko, tylko życia. I rozumiesz, skąd mój gniew na diabła? I ludzie zrobią cokolwiek i chcą być uznani za to. Chcą uznania jakiegoś, tak? Jakieś uznanie. Tak? I robią z tego wielką, wielką rzecz. O, bo my głosimy, bo my robimy takie rzeczy. Biada nam, gdy nie robimy tych rzeczy w ogóle. Nam do głowy nie przyszło, że można nie głosić Ewangelii, wiecie? Jak się nawróciłem, to mi do głowy nie przyszło, żeby Ewangelii nie głosić. Nie, do głowy nie przyszło, żeby nie głosić. Ja wyszedłem z więzienia, jeszcze nie nawrócona była Agata, nie nawrócona była moja mama. Ja poszedłem, proszę ciebie, na kartkach pisałem i rozwieszałem. Głupio, po swojemu, bo rozwieszałem takie kartki pod tytułem Czyśca nie ma za złe domy. W ogóle wiesz, nie? Numer telefonu pod spodem. Po całym chodziłem, swoje świadectwo napisałem do wszystkich mieszkań, na piechotę roznieśliśmy, wiesz, do mieszkań wkładaliśmy, wynająłem restaurację, żeby i tej restauracji zrobimy ewangelizację, nie wiedziałem, jak się robi ewangelizację, ale poszedłem do restauracji, mówię, słuchajcie, tak po południu bym nie mógł, ze 2 godziny tutaj bym wykupił, a co ty chcesz, no ewangelizację, wziąłem gościa z gitarą, bo jednego zdania wierzącego, graliśmy ewangelizację, robiliśmy. Przynajmniej się dowiedzieliśmy, jacy wierzący, bo tylko wierzący przyszli. Dowiedzieli, jacy wierzący są w mieście, przynajmniej. Ale od początku w człowieku istniała formuła, tak, szerzenia królestwa. Dlatego tak dużo jest we mnie dzisiaj gniewu na diabła w związku z tym, co zrobił. Jak są powybaczane służby, jak są powybaczane urzędy. Jak fałszywie się mówi o ludziach, którzy nie są urzędnikami, że urzędnikami są. Bo ja wiem, że fałszywy urzędnik zaprowadzi ludzi do fałszywego miejsca. Rozumiecie? Tak jak zły ojciec czy zła matka zaprowadzą swoje dziecko do złego miejsca. Po prostu. Rozumiecie? Do złego miejsca. Jeżeli ojciec chla, rozumiesz, to na pewno on tego dziecka nie zaprowadzi do miejsca abstynencji. Jeżeli ludzie palą papierosy, to dlaczego się dziwią, że dzieci palą papierosy? Jeżeli w domu się oszukuje, to czemu się dziwią potem, że dzieci oszukują?
Tylko tam zaprowadzimy ludzi, gdzie sami jesteśmy, a urzędników Bożych dotyczy to przede wszystkim. Dzisiaj apostołami nazywa się ludzi, którzy nie założyli nic. On jest apostołem. On jest apostołem, on nic nie zrobił w ogóle. Przychodzi, mówi, założyłeś jakiś kościół? Nie. Grupę założyłeś w ogóle? Nie, u nas w kościele nie ma grupy. Czemu nie ma grup w kościele? No nie ma grup w kościele, bo się rozmierzy. Wiesz, nie wie, dlaczego nie ma grup w kościele, bo apostoł się boi, że po prostu mu się wszystko rozwali. Bo na grupach jeszcze dojdzie do takiego innego wniosku. Więc apostoł uwalnia swoje apostolskie objawienie w niedzielę, tak? I stara się wszystko kontrolować apostolstwo. Żeby tylko nic nie wyszło poza formułą apostolską jego. No apostoł on jest. Kretyn. To jest nie apostoł. Albo prorok, co proszę ciebie przychodzi i ci prorokuje rzeczy, które dawno na krzyżu się wydarzyły. On ci prorokuje. Prorok. Prorokuje ci rzeczy, co są w Biblii napisane. I się mówi, mam proroctwo od Pana. A potem przychodzą do ciebie ludzie, mówią, czy coś Pan na mój temat? A mówię, mi? A mi na twój temat? Człowiek, ja mam ze sobą tym kłopotów. Na twój temat jeszcze bym się przypowiadywał, że czy ty, nie wiem, przetrwa w ogóle. Albo ewangelista, który proszę, mówi, jestem ewangelistą. Jestem ewangelistą, ale człowieku ma 100 osób w książce telefonicznej, i on... Jego najbliższa rodzina nie wie, że on jest nawrócony. On jest ewangelistą. On jest ewangelistą. I każe się nazywać ewangelistą. Albo nauczyciel, internetowy nauczyciel siedzi. W internecie, on pisze w internecie. Nigdzie go nie ma, tak? Ale on w internecie siedzi, on pisze, on nauczanie pisze. Teraz to mniej jeździmy po takich obcych miejscach, to nie doświadczamy takiej głupoty. Na naszych spotkaniach ludzie siedzieli i notowali nasze błędy. Wiecie? O, Celoński powiedział brzydkie słowo. Potem w internecie powiedział brzydkie słowo. A my widzimy, jak siedzieli i notowali. A że kiedyś taka osoba siedzi i powiedziałem, a ja powiedziałem, a niech to wszystko szlak trafi. Redaktor. Nauczyciel. Proszę was, żebyście rozróżniali rzeczy. Wiecie dlaczego? Dla was i dla ludzi, z którymi żyjecie. Dla kolejnego pokolenia. Żeby nareszcie wyjść z tego marazmu, który jest w tym kraju. Marazmu, to jest marazm. Wszystko wymieszało się, tak? Ewangelista. Jest, ktoś jest ewangelistą dla ciebie wszystkich. W kościele katolickim ewangelista. W kościele katolickim się oddaje życie Jezusowi na każdym spotkaniu. Zaproś katolików, proszę ciebie zobaczyć. Ile razy wezmiesz te nawrócenia, wychodzą. Kto chce oddać Jezusowi? Ale oddawałeś wczoraj. Tak, ale ja tak czuję. I jest 1500 ludzi na spotkaniu. Rozumiesz, o co chodzi? Spójrzmy na te rzeczy w ten sposób. Zróbmy sobie 15 minut przerwy.